czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. Działania powiatu raciborskiego zostały docenione przez Związek Powiatów Polskich. W rankingu powiatów w kategorii od 60 do 120 tysięcy mieszkańców nasz powiat uplasował się na 4. miejscu. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według wielu kryteriów zgrupowanych w 10 grupach tematycznych, takich jak działania proinwestycyjne i prorozwojowe, czy rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca. Liczy się także promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Kolejność w rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Powiat stawia na promocję regionu. Jednym z pierwszych tegorocznych działań było wyemitowanie banknotu pamiątkowego o wartości 0 euro. Na banknocie umieszczono wizerunek Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz awers i rewers Halerza Raciborskiego, srebrnej monety bitej i używanej w księstwie raciborskim w XV wieku. Pomysł to promocja ziemi raciborskiej, promocja najważniejszego zabytku w powiecie raciborskim, ale myślę w województwie śląskim, naszego Zamku Piastowskiego, żeby po prostu po dobie, powrocie po pandemii zachęcić do odwiedzenia naszego powiatu. Mamy się czym pochwalić, mamy szereg ścieżek rowerowych, atrakcji, które znajdują się przy ścieżkach, wieże widokowe i wiele fajnych, ciekawych miejsc, a przede wszystkim napędzić tym samym naszą gospodarkę miejscową. Stąd każdy pomysł, który ma wypromować w szerokim gronie naszą ziemię raciborską, myślę, że jest dobry. I chyba takim właśnie okazał się pomysł na emisję banknotu. Sprzedaż internetowa uruchomiona została 30 stycznia, a kolekcjonerzy wykupili cały dostępny w niej nakład w ciągu niespełna 3 godzin. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, osiągają wysokie noty w ogólnopolskich rankingach. Właśnie opublikowano kolejny, w którym wyróżniono najlepsze licea oraz technika w Polsce. Wśród nich znalazły się aż 4 placówki z naszego regionu. Najlepszym w powiecie okazało się technikum numer 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 Mechanik, które uplasowało się na 289 miejscu w rankingu głównym oraz na miejscu 42 w rankingu województwa. Drugie liceum ogólnokształcące w Raciborzu zajęło natomiast 227 miejsce w kategorii ogólnej liceów ogólnokształcących 2021. W odniesieniu do placówek z terenu województwa śląskiego szkoła ta zajmuje 25. pozycję. Po sukcesie banknotu 0 euro starosta zapowiada kolejne działania mające na celu promocję naszego regionu. W najbliższych dniach premierą będzie miał film ukazujący najpiękniejsze zakątki powiatu raciborskiego. Znajdą się w nim zarówno tereny cenne przyrodniczo, jak i najważniejsze zabytki. W filmie omówione zostaną też unikatowe tradycje wciąż kultywowane w miejscowościach powiatu. To kolejny etap dedykowany przede wszystkim wzmocnienia potencjału naszej ziemi raciborskiej, samej promocji, stąd pomysł na wydanie filmu, który pokazuje, tak jak sama nazwa wskazuje, powiat raciborski, czyli ta zielona oaza kultury, wszystkie te najciekawsze zielone wątki naszego pogranicza, pokazuje przede wszystkim kulturę pograniczą, z czego słyniemy, te zabytki, które warto odwiedzić, myślę, że bardzo ciekawe spojrzenie całościowe poprzez wszystkie gminy naszego powiatu. Film widziało już wąskie grono współpracowników starosty, a 12 lutego będą mogli zobaczyć go także lokalni dziennikarze. Później film trafi do internetu. Będzie go można także zobaczyć na antenie raciborskiej telewizji kablowej.